Istnieje wiele mitów na temat porażenia piorunem. Sprawdźmy teraz, czy choć część z nich to prawda. Aby uniknąć porażenia, przytul się do drugiej osoby. Fałsz. Najlepiej pozostać w dużej odległości od siebie, nawet 10 metrów. Buty, które mamy założone, mogą wybuchnąć. Prawda. Znajduje się w nich wilgoć, a jej gwałtowne odparowanie powoduje eksplozję. Samochód to bezpieczne schronienie. Prawda, ponieważ ładunek prześlizgnie się po jego powierzchni. Lepiej mieć na sobie suche ubranie. Fałsz. Mokre ubranie działa jak naturalny przewodnik. Spustoszenia w ciele będą mniejsze. Połamane nogi, rozległe oparzenia, a nawet śmierć. Oto możliwe skutki porażenia piorunem. Na szczęście bywa i tak, że ofiara doznaje niewielkich obrażeń. I tak na przykład Sharon Stone relacjonuje, że któregoś dnia mama znalazła ją w domu nieprzytomną. Jak się okazało, podczas burzy aktorka znajdowała się w swojej kuchni, gdzie napełniała wodą pojemnik w żelazku. To wtedy została porażona i straciła przytomność. Klik. A już w szpitalu EKG wykazało niezwykłą elektryczność w jej ciele. Uwaga! Strzał! Ładuje. Defibrylacja. Oto przykład tego, jak prąd może ochronić człowieka przed śmiercią. To zabieg stosowany podczas reanimacji, a polega na zastosowaniu impulsu elektrycznego poprzez powierzchnię klatki piersiowej lub bezpośrednio na mięsień serca. Jeśli zostanie wykonana do 3 minut od utraty przytomności, pozwala na przeżycie na poziomie od 50 do 70% przypadków. Terapia elektrowstrząsowa powróciła do łask, a jej ogromną skuteczność w walce z depresją, chorobą cywilizacyjną XXI wieku, potwierdzają liczne badania. Elektrowstrząsy stosujemy w sytuacji, kiedy mamy pacjenta, który nie reaguje na standardowe leczenie, czyli leki, psychoterapia. Dodatkowo są pacjenci, którzy mają nasilone myśli samobójcze, które nie ustępują po standardowym leczeniu. Bywa, że tego typu terapia jest związana z ratowaniem życia pacjenta. Stymulując prądem tkankę mózgową, aktywujemy te obszary mózgu, gdzie są zakłócenia albo nie ma tego prawidłowego przebiegu informacji. W efekcie sztucznie wywołanego napadu padaczkowego szczeliny synaptyczne produkują więcej neuroprzekaźników i jest to według naukowców swoisty restart neuronów. Na czas zabiegu chory zostaje uśpiony, a mięśnie zwiotczone. Obecność anestezjologa zmieniła diametralnie cały przebieg elektrowstrząsów, dlatego że w tej chwili to jest taka procedura, którą można określić śmiało jako taką w pełni humanitarną. Statystyki są przerażające. Niemal 4000 osób umiera na świecie każdego dnia z powodu depresji. Wielu z nich terapia elektrowstrząsowa mogłaby pomóc.